kochani, witam Was serdecznie w pierwszym vlogmasie. Tak, dobrze słyszycie i widzicie, postanowiłam w tym roku nagrywać także troszkę luźniejszych filmów, ale nie martwcie się, ci z Was, którzy mnie oglądają tylko i wyłącznie dla filmów takich stricte makijażowych ze studia, takie filmy również będą się pojawiały. Nie zamierzam nagrywać samych vlogmasów i od razu na wstępie zaznaczę, że vlogmasy nie będą się absolutnie pojawiały codziennie. Moje życie nie jest jakoś super ciekawe i raczej w ciągu dnia albo robię makijaże, albo nagrywam filmy, albo montuję, albo prowadzę szkolenia, więc absolutnie nie wybrałam sobie nagrywania codziennie, po prostu nie miałabym Wam co za bardzo pokazywać. Myślę, że będzie tak naprawdę 4-5 vlogmasów połączonych właśnie z tematyką makijażową. W dzisiejszym odcinku właśnie zajmiemy się sprzątaniem toaletki i organizacją. Ja już jestem gotowa, jest trochę ciemno, bo jest dosyć wcześnie. Zrobiłam sobie makijaż poza kamerą. Myślę, że w kolejnym vlogmasie pomalujemy się razem, jednak dzisiaj po prostu trochę się spieszę, bo jadę do Ikei, potrzebuję kupić komodę, bo brakuje mi już miejsca w mojej toaletce i właśnie dlatego też pomyślałam, że taką organizację zrobię razem z Wami. Bardzo ciężko jest nagrać taki film, kiedy mam mnóstwo pracy, bo jednak sprzątanie i organizacja nie zajmie mi kilku godzin, tylko tak naprawdę 2 dni. No, tych rzeczy mam całkiem sporo, więc muszę zrobić taki generalny porządek, wyrzucić też troszkę kosmetyków. Jak widzicie, z tyłu za mną jest spory bałagan, ale później będę to ogarniać, więc nic się nie martwcie. Także mam nadzieję, że osoby nawet, które nie są zainteresowane vlogmasami, będą zainteresowane tym odcinkiem. Bardzo Was proszę o ciepłe przyjęcie tego vlogmasa, bo jest to taki pierwszy film na moim kanale i nie ukrywam, że troszeczkę się stresuję właśnie, jak go odbierzecie, jak zostanie przez Was przyjęty. Jeśli będzie dobry odbiór tego filmu, to będzie kilka vlogmasów. Mam nadzieję, że będzie Wam się przyjemnie te filmy oglądało. Planuję otwieranie kalendarzy. Na pewno jeden odcinek poświęcę na otwieranie kalendarza z Glam Shopu, na otwieranie kalendarza z Sephory. Także takie odcinki też się na kanale pojawią. Dlaczego postanowiłam nagrywać vlogmasy takie połączone z tematyką właśnie makijażową? Ponieważ ja nie należę do osób, które jakoś specjalnie dekorują mieszkanie, które na te ozdoby i na to strojenie poświęcają jakoś dużo czasu. Grudzień to jest absolutnie dla mnie wyjątkowy czas i bardzo się cieszę, że mamy już grudzień, ale ja jakoś specjalnie nie dekoruję domu, bo też nie mam po prostu na to miejsca, więc zazwyczaj wyciągam ozdoby, które już mam. Być może w tym roku kupię kilka dodatkowych rzeczy w TK Maxie, także pewnie Was zabiorę ze sobą. I ja absolutnie, jeśli chodzi o grudzień, to czekam właśnie na święta, także święta są dla mnie takim wyjątkowym czasem. Wiadomo, będę ubierać choinkę, kilka ozdób wyciągnę, ale nie wyobrażam sobie, żeby tutaj dekorowanie miało mój kanał zdominować w grudniu, także myślę, że coś tam się pojawi, ale tak bardziej poprzeplatane między makijażami, także zapraszam Was serdecznie na dzisiejszego vlogmasa. Za chwilę wychodzę do Ikei, zrobiłam sobie delikatny makijaż, już Wam dzisiaj makijażu nie pokazywałam, bo jest dość wcześnie rano, jest jeszcze troszkę ciemno. Dzisiaj musiałam to zrobić szybko, bo jadę do Ikei, nie chcę, żeby było jeszcze za dużo ludzi, chcę na spokojnie pochodzić, popatrzeć. Zanim jeszcze, słuchajcie, wyjdę z domu, to pokażę Wam kalendarze adwentowe. Słuchajcie, mam 5 kalendarzy, z czego oczywiście zakup planowałam tylko 2. W planach był oczywiście zakup kalendarza z Glam Shopu z cieniami, bo chcę zrobić makijaże przy użyciu tych cieni, bo te cienie bardzo mi się podobają, jeśli chodzi o kolorystykę. Wydaje mi się, że będą super. No i też miałam w planach oczywiście kalendarz z Sephory, to już widziałyście na pewno na Instagramie, jeśli ktoś oglądał, ale ten kalendarz otworzymy na raz, nie wiem jeszcze, czy to się pojawi przed tym vlogiem, przed tym vlogmasem, czy już jest na kanale, czy nie, więc zobaczymy. Jeśli nie, to na pewno będzie takie otwarcie na raz tego kalendarza. No i też byłam w Rossmanie i ten kalendarz jest z takimi gumkami do włosów, wiecie, takie sprężynki, nie wiem, jak to mam opisać. I on był na promocji właśnie ostatnio, więc stwierdziłam, że sobie go drapnę i będę otwierać. Część prezentuję siostrze, a część po prostu zostawię sobie. No i też skusiłam się na kalendarz z tymi wegańskimi krówkami, które są, słuchajcie, w Rossmanie i też w innych sklepach można je kupić. Stwierdziłam, że codziennie będę sobie otwierać, niekoniecznie będę je jeść, będę sobie odkładać na tackę, będzie to po prostu ładnie wyglądało. No i muszę Wam opowiedzieć historię tych kalendarzy adwentowych z Glam Shopu, w skrócie oczywiście, bo słuchajcie, tego kalendarza z Glam Shopu dużego w ogóle miałam nie kupować. Miałam kupić na Black Friday mały kalendarz, który myślałam, że będzie przeceniony po prostu o 10% i tam jeszcze kilka rzeczy mi brakowało, żeby była darmowa wysyłka, więc mówię, dobra, mały na pewno sobie wezmę, poczekam na zniżkę, po prostu aż tak mi się nie pali, bo chcę zrobić tym małym 5 makijaży. No i słuchajcie, dzień przed Black Friday, Glam Shop zawsze wrzuca zniżki wieczorem, więc ja po prostu weszłam na stronę
Nie pamiętam, czy ktoś mi nawet może powiedział, że na Glam Shopie kalendarze są mocno przecenione, więc weszłam, słuchajcie, i ten zestaw był za 247 zł. Aż się zdziwiłam, słuchajcie, ale jak się później okazało, był to błąd cenowy, na który po prostu trafiłam. Jak dali taką zniżkę, no to szkoda było nie skorzystać, więc jak tylko zobaczyłam, to wrzuciłam ten zestaw za 247 zł, bo po tyle były, słuchajcie, dwa kalendarze przez chwilę. Niestety w międzyczasie, słuchajcie, Glam Shop usunął je ze strony, więc szybko jeszcze udało mi się dorwać je osobno. Tak to się stało, że właśnie duży kalendarz przez to znalazł się właśnie u mnie w domu. Ten kosztował 109 zł, ten kosztował, słuchajcie, 199 zł, więc żal było go nie wziąć. Ja go pierwotnie nie chciałam, bo ta kolorystyka cień nie bardzo mi się podobała, więc od razu wiedziałam, że po prostu nie będę robiła na pewno 5 makijaży z tymi cieniami, bo za dużo jest błysków, jak dla mnie. Myślę, że część może sprezentuje siostrze. Tutaj historia jest też taka, że brakuje 24 okienka, w którym nie będę zdradzać Wam, co jest, bo też nie chciałabym robić spamu. Natomiast nie ma tego okienka, też nie chcę otwierać go teraz, ponieważ będę nagrywać po prostu 5 makijaży i bez sensu by było teraz otwieranie po jednym okienku. No i skoro już mam ten kalendarz, to będę go z Wami otwierać. Biorę sobie jedynkę i sprawdzimy, co tam jest w środku. A, już czuję, słuchajcie, bo ja nawet nie sprawdzałam, co jest w którym okienku i nie wiedziałam. I w jedynce, słuchajcie, mamy paletę magnetyczną w kobaltowym kolorze, którą na pewno sobie zostawię. Drugi kalendarz to ten z gumkami do włosów z Rossmana i zobaczmy, co oni tutaj oferują w jedynce. O, już zepsułam, świetnie. Już nie wygląda tak ładnie. Miałam ją kiedyś, ale kokardka mi odpadła. Także zobaczymy, może sprezentuję mojej chrześnicy albo mojej siostrze. Się okaże, bardzo ładna. Także takie mam łupy na 1 grudnia. Paletka magnetyczna, gumeczka i króweczka na osłodę. No i muszę ogarnąć właśnie ten stolik. Tu wczoraj nagranie robiłam filmu. Wy ten film już na pewno widzieliście, ale też powyciągałam jakieś rzeczy z szafek, więc dlatego to tak wygląda. No i wszystko będę sobie tutaj organizować. Ja, jeśli chodzi o moją toaletkę, to do tej pory mam malm i chyba ją zostawię, bo ta toaletka Alex jest o 20 cm szersza, a nie wyobrażam sobie, żeby tutaj mi po prostu wystawało. A po drugie mam też takie witryny i muszę je po prostu ogarnąć, zrobić większy porządek, bo jest po prostu rozgardiarz, także na razie wygląda to niestety tak, wszystko powywlekałam. Mówiąc o szafce wstydu, miałam na myśli tę szafkę. Tutaj zazwyczaj do niej po prostu wkładam jakieś zakupy, bo jest wszystko zamknięte, więc też właśnie jeszcze widzicie torebki nierozpakowane. Tutaj są moje zakupy z Drezna. A oprócz tego tutaj trzymam rzeczy do Denka, bo też chcę nagrać dla Was taki film. Może pojawić się nawet w grudniu, zobaczymy taki odcinek na luzie. Mam tych kosmetyków całkiem sporo zużytych. 3 opakowania bazy Maka, płyn do czyszczenia z Maka zbieram zawsze, bo nie wiem, czy wiecie, w Maku jak zużyjecie 6 produktów właśnie takich pełnowymiarowych, oczywiście to się nie tyczy wszystkich, chyba kredek się nie tyczy do ust i do oczu, z tego co pamiętam, chociaż dla mnie to jest niezrozumiałe, bo kredka jest zużyta prawie cała, już nie da się jej natemperować, więc można by było ją wymienić, no ale jakby to nie działa. Więc trzymam zużyte też tutaj opakowania właśnie z Maka, bo sobie wymieniam na pomadki, jak uzbieram 6. Mam tu też kosmetyczki, no i tam na dole akurat worek kępek, jakieś pojedyncze sztuki, które zostały, a tam to nawet nie wiem, co jest na samym dole. Także to jest moja szafka wstydu, do której wrzucam dosłownie wszystko. Wczoraj część rzeczy stąd wyciągnęłam, ale będę tutaj robić porządek i na pewno do jutra się z tym ogarnę. Także zabieram Was ze sobą do Ikei i widzimy się później. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. Dotarliśmy już, słuchajcie, do Ikei i wzięliśmy sobie kawę. Nawet całkiem dobra kawa tu jest i taki koktajl malinowy, a za chwilę idziemy na zakupy. Jestem właśnie, słuchajcie, przy szafkach Alex, ale nie przewidziałam tego, że one są, słuchajcie, takie szerokie. Mają aż 76 cm, więc będą mi bardzo wystawały poza mój szereg. Także chyba zdecyduję się na tę dużą za 400 zł, bo ona przynajmniej zmieści więcej rzeczy. Nie będzie mi tak zawadzała, jednak gdzieś w kącie ją postawię. Chciałam też kupić tą toaletkę Alex, bo ma bardzo głębokie szuflady, ale chyba jednak się nie zdecyduję, bo jest bardzo szeroka. I ma aż też 58 cm. It's a chance to start over new, 'cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you.
Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been long. Witaj, oczywiście już pojawiły się małe choinki. Chyba sobie taką wezmę, bo też nie mam za dużo miejsca. Trochę kuję, ale jest bardzo ładna, zielona. Tak, w tym roku będzie taka mała choineczka, bo już na dużą nie ma miejsca, więc ją zgarniemy. Co ty się tak zasłaniasz? A, nawet całkiem ładna, za 40 zł chyba może być. Jak to wika i słuchajcie, jest mnóstwo ozdób, ale ja już tego nie mam ani gdzie stawiać. Nie stroję aż tak bardzo mieszkania, bo na święta i tak zawsze jedziemy do rodziny, więc choinka, jakieś podstawowe ozdoby. Ale te lampki jak co roku mi się bardzo podobają. Te kółeczka są super. Widzę, że wika i macie też pomysł na prezent, jeśli ktoś nie ma, to możecie kupić coś takiego gotowego właśnie w Ikei. Bombki, bombeczki. Ja się zastanawiam czasem, czy ktoś kupuje co roku bombki. To chyba dla osób, które jeszcze nie mają ozdób. Ja jednak zostawiam i zawsze co roku mam to samo. Może dokupię jakieś pojedyncze, ale tak w kółko to samo. Także nic nie kupuję. Making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget. Oczywiście, słuchajcie, w Ikei spędziliśmy ponad 2 godziny. Nie wiem, co ja tam robiłam, szczerze mówiąc. No tak, kawka, zakupy, więc trochę czasu zleciało. Już nie zdążymy nic zjeść w domu, to przy okazji nagrywania vloga zabiorę Was na najlepszą włoską, taką prawdziwą rzymską pizzę, która jest prowadzona przez panią, której tato jest Włochem, więc naprawdę jest bardzo, bardzo dobra, cieniutka. Dla fanów takiej cienkiej pizzy to jest to idealne miejsce. Dodatkowo, słuchajcie, to jest w sumie jedyna pizzeria, do której mi się udało trafić. Może Wy znacie inną we Wrocławiu, która ma bezglutenowe ciasto, oczywiście za dopłatą, bo dopłata chyba jest 12,50. My pizzę tak naprawdę jemy raz na kilka tygodni, raz na 2,5 miesiąca. Raczej nie chodzimy za często, no jednak staramy się unikać glutenu. Mój mąż nie może jeść glutenu, więc jak idziemy, to właśnie tylko na taką dobrą, sprawdzoną, gdzie mają bardzo dobre składniki. No i cóż, dzisiaj nastał ten dzień przez brak czasu, także zabieram Was ze sobą, pokażę Wam, jak wygląda ta pizza, bo jest naprawdę przepyszna, aż żałuję, że nie mogę Wam smaku pokazać. Menu jest trochę jak za dawnych lat i ogólnie jest bardzo duże menu, także jest naprawdę spory wybór, ale pizza jest naprawdę pyszna i ja zawsze biorę, słuchajcie, quattro formaggi, a mój mąż zazwyczaj bierze diavole. Takie mamy smaki i za chwilę Wam pokażę. Tutaj jeszcze zawsze do pizzy dają taką oliwę, ja właśnie lubię czosnkową, mój mąż woli ostrą. I przyznam Wam się, że pierwszy raz właśnie gdzieś kilka lat temu we włoskiej pizzerii w Rzymie próbowaliśmy pizzę z oliwą i od tamtej pory nigdy nie używamy żadnych sosów do pizzy, a to jest super opcja i ta oliwa w ogóle jest tak aromatyczna, tutaj ten czosnek robi robotę. Także pizza już zamówiona i tak jak Wam mówiłam, można zamówić sobie ciasto bezglutenowe, które kosztuje 12,50. Ja wzięłam na zwykłym i czekamy już na pizzę. Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la 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 la. Oh, oh, oh. Wyszła pizza, słuchajcie, wygląda przepysznie jak zwykle. Zobaczcie. Ślinka mi leci, więc zaczynamy jeść.
Christmas memories. Wróciłam właśnie do domu i mam dosłownie 10-15 minut i zaraz muszę wychodzić. Później pokażę Wam moje zakupy. Teraz za bardzo już nie mam czasu. Po drugie, trzeba rozłożyć szafkę. Oczywiście kupiłam więcej rzeczy niż planowałam, bo też musiałam kupić wypełnienie do tych szuflad, także później Wam wszystko pokażę i widzimy się wieczorem. I zdecydowałam się, słuchajcie, na komodę Alex. Już jest rozłożona, mój mąż mi rozłożył, także była na paznokciach i w tym czasie komoda się tutaj rozłożyła. I kupiłam sobie do tego też wypełniacze, takie na tych półkach ze sztućcami znalazłam. To wygląda o tak. I kupiłam sobie 3 sztuki, były po 19,99, więc włożę je na pewno do tych pierwszych 3 szuflad, bo chcę tutaj w tych pierwszych 3 szufladach mieć właśnie pudry, bronzery i tak dalej, żeby nareszcie mieć porządek, bo jednak w tej toalece mam, to prawie nic mi się nie mieści. Do tych szuflad na dole, które są troszeczkę głębsze, kupiłam sobie takie kubełki, które kosztowały 10 zł za sztukę i tutaj na pewno w tych niższych szufladach będą takie rzeczy jak waciki i inne rzeczy, bo też wszystko chcę mieć nareszcie w jednym miejscu, więc tak to będzie wyglądało. Oprócz tego, słuchajcie, jeszcze złowiłam sobie w TK Maxie takie organizery, to już dawno szukałam czegoś takiego, tylko zawsze cena mi nie pasowała i to będą organizatory na moje palety, które pójdą do tych witryn przeszklonych. Fajnie, bo była promocja i kupiłam jedna sztuka, była po 29 zł, kupiłam dwie, była jeszcze jedna, ale stwierdziłam, że wezmę dwie, bo nie wiem, czy się sprawdzą i też na wszelki wypadek dwie to już mi wystarczą, a jakby co, to wrócę się po trzecią, o ile jeszcze będzie. I tu jeszcze mam takie małe wypełniacze. Myślę, że te wypełniacze włożę do toaletki Malm, bo tam też muszę zrobić porządek. Także zaczynamy organizację tej oto komody. Miałam kupić Alex, ale stwierdziłam, że nie będę kupować, bo ona była sporo szersza, więc naprawdę nie chciałam już marnować miejsca. Jeśli chodzi o tę toaletkę, to ona, słuchajcie, ma takie wypełnienie welurowe, ale ja jej usunęłam z tego względu, że po prostu produkty kremowe, pudry, czasem się coś rozsypie i ten welur się bardzo brudził i czasem się nawet już to nie chciało doprać od jakichś kolorowych produktów, więc stwierdziłam, to wyciągam, mogę to z łatwością zdezynfekować i układam sobie tutaj po prostu ręczniki papierowe i na tym teraz, na tych ręcznikach papierowych wyłożę sobie po prostu produkty, których najczęściej używam. Teraz, słuchajcie, czas na regał i tutaj mam palety cieni i będę te palety dawać w te organizery z TK Maxa, ale trochę się zdziwiłam, bo na opakowaniu ewidentnie wyglądają na białe, natomiast tutaj ten środek jest dość mocno żółty w stosunku do jakby zewnętrznej strony, no ale dobrze, że w tę stronę, a nie w drugą, także za chwilę właśnie paletki z witryny będę układać. W tej witrynie mam jeszcze szminki, jakieś eyelinery i kredki, też to będę ogarniać, no i na dole palety cieni, produkty, które mam na sprzedaż, także będę to za chwilę ogarniać, także zabieramy się w pierwszej kolejności za paletki cieni. W drugiej witrynie u góry będę układać pędzle, ale najpierw dezynfekuję sobie wszystko Mediseptem. To akurat kupiłam w Rossmanie, ale możecie kupić na pewno na Allegro. Też używam Bacticid, jakoś tak się to nazywa. A akurat skończyło mi się i nie miałam czasu, żeby zamówić na Allegro, więc spokojnie w Rossmanie możecie sięgnąć. Oczywiście pewnie jest droższe. No ja sobie po prostu każdą półkę dezynfekuję. Tam, gdzie nie mam oczywiście potrzeby przecierania każdego przedmiotu z osobna. Wkładam pędzle,
tych pędzli do twarzy mam dość sporo. Aż przyznam się, że jest ich zdecydowanie za dużo. Na pędzle do oczu mam taki obrotowy pojemnik, także to jest super sprawa. Od dawna myślałam o czymś takim, także to jest super. Jak tylko będziecie miały okazję, to serdecznie Wam polecam, bo można sobie do każdej przegródki włożyć pędzle, które potrzebujecie. To nie są moje wszystkie pędzle, bo część mam brudnych, ale fajnie można sobie pogrupować w takich pojemnikach. Na drugiej półce na tej witrynie mam pielęgnację, ale zastanawiam się, czy pielęgnację nie przełożę na trzecią półkę, bo tak sobie myślę, że tutaj ułożyłabym z chęcią podkłady. Chociaż mam jeszcze, słuchajcie, taki regał tutaj obok tej szafki Alex, no i też myślę, żeby podkłady tam podłożyć, także za chwilę zobaczę, co mi tu będzie bardziej pasowało, bo w sumie do pielęgnacji też nie chciałabym się za bardzo schylać i wolałabym mieć ją pod ręką, ale jednak większości z tych rzeczy po prostu nie używam jednocześnie, więc też tak wydaje mi się, że nie są potrzebne po prostu w tym miejscu. Zaraz zobaczę, co z tym zrobić. Baby, this here is just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Jest godzina 1:57, albo już nawet później, 1:57, zgadza się, 58, także sprzątam już 6 godzin i mam trochę dość, także idę spać. Prawie wszystko ogarnęłam, także jutro Wam będę pokazywać, jak zorganizowałam sobie stanowisko. Jeszcze trochę rzeczy mam tutaj do poprawienia i do ogarnięcia, także rano to będę kończyć i po prostu jutro się z Wami widzę. Dla Was to będzie jeden film i ja po prostu muszę to nagrać 2 dni, ale tak myślałam, że tak będzie, bo nie da się tego po prostu ogarnąć w jeden dzień. Nogi mnie bolą potwornie. Tak mi nogi bolą, jakbym co najmniej zaszła na gubałówkę i z powrotem, także muszę tutaj trochę zregenerować, idę się umyć, idę zmyć makijaż, bo powiem Wam, że nawet całkiem nieźle się trzyma. Robiłam go o 9 rano, a kreska w ogóle ani drgnęła. To ten eyeliner Apolka, o który Wam mówię niemalże w każdym filmie. Także nie żegnam się z Wami, bo za chwilę widzimy się w kolejnym dniu w tym vlogu. I tak się, słuchajcie, prezentuje całe stanowisko. Jak widzicie, mam 2 szklane witryny, które bardzo lubię, bo wszystko widać i wygląda to przepięknie. Nie muszę niczego szukać. Kosmetyki za tym szkłem prezentują się naprawdę bardzo fajnie. Zwłaszcza, gdy jest ich spora ilość, to robi wrażenie. Jeśli chodzi o toaletkę, to tutaj jest toaletka Malmi. Jak widzicie, ona jest fajnie równa właśnie z tymi witrynami, więc to jest super, bo nie zabiera mi miejsca. Tutaj obok postawiłam tę komodę Alex, którą kupiłam w Ikei. I tutaj mam jeszcze regał, na którym będzie stała biżuteria. Teraz oczywiście pokażę Wam zawartość tych wszystkich szafek i półeczek. I tutaj pierwsza szafa to ta szafa wstydu, którą Wam pokazywałam w pierwszym odcinku. Ja ją sobie zorganizowałam tak, że po prostu do góry włożyłam wszystkie kosmetyczki, też część z nich wyprałam. Te, które oczywiście można prać. Tu ta z kliniki, nie mogę się z nią rozstać, no już jest taka podarta, ale czasem zabieram ją ze sobą na wakacje, ma bardzo ładne kolory. Na drugiej półce mam jakieś ładne, ozdobne kartoniki i tam też w części z tych kartoników są kosmetyki jakichś konkretnych marek, które po prostu mam w zapasie. Ta szafa też na należy ogólnie do rzeczy przeznaczonych do stylizacji włosów, bo jak część z Was wie, ja też zajmuję się stylizacją włosów, robię jakieś proste upięcia, jakieś loki, także muszę mieć też miejsce na te rzeczy i fajnie, jak to wszystko jest zamknięte. Tutaj oczywiście są lokówki, prostownice, karbownice, no i oczywiście gdzieś tam na samym dole lakiery do włosów i inne rzeczy do stylizacji. Także tak, słuchajcie, wygląda ta właśnie szafa, w której mam rzeczy, które nie są mi potrzebne gdzieś tam na wierzchu, a też muszą mieć swoje miejsce. Obok na regale nie ma jeszcze właściwie nic. Na razie położyłam 2 opaski gdzieś tam. Będę jeszcze po prostu tutaj organizować te półki, bo tutaj będzie biżuteria, której mam całkiem sporo. I biżuterią też zajmiemy się w którymś vlogmasie, bo często prosicie mnie o to i pytacie o moją biżuterię, więc na pewno taki odcinek powstanie. I zostawiłam, żeby Wam pokazać, słuchajcie, moje pierwsze pędzle. Gdzieś tam na dnie znalazłam całą
cały czas je trzymam z sentymentu. To jest, słuchajcie, powiedzmy mój pierwszy taki zestaw pędzli, który gdzieś tam sobie sama po prostu złożyłam. Głównie są tu pędzle z Sephory, słuchajcie, takich kształtów, to ja teraz właściwie w ogóle nie używam. Zobaczcie, jaki ten pędzel jest, słuchajcie, gruby. Jeden zresztą, drugi właściwie, no, zestaw tych pędzli jest... No zestaw tych pędzli nie jest jakiś bujny, ale to były moje pierwsze pędzle i na pewno sobie je zostawię na pamiątkę, bo szkoda mi ich wyrzucać. Dajcie znać, czy też macie może w swojej toaletce. W kosmetyczce pędzle, które mają ileś tam lat, naście czy kilka. Jestem bardzo ciekawa, czy zostawiać takie rzeczy, czy po prostu wyrzucacie. Więc na razie je odkładam tutaj na bok, później będę szukać dla nich miejsca. Myślę, że możliwe, że znajdą się w tej szafie. I teraz czas na komodę Alex, którą kupiłam, słuchajcie, wczoraj w Ikei. Ona już jest wypełniona po brzegi różnymi kosmetykami i akcesoriami, także za chwilę Wam pokażę. Na wierzchu póki co stoją świeczki. Mam tu też taki pojemniczek z Homely. Jak na przykład robię film z kilkoma makijażami albo ogólnie używam rzęs na pasku, to do tego pojemniczka zazwyczaj właśnie wkładam rzęsy i trzymam je tam, żeby ich po prostu nie zgubić, bo wcześniej było tak, że gdzieś tam te rzęsy mi się po prostu gubiły. I przechodzimy teraz do komody Alex. W pierwszej szufladzie włożyłam sobie pudry. No jest taki produkt, którego najczęściej gdzieś tam używamy, ale tutaj włożyłam sobie albo takie pudry, które mam na zapas, albo takie, po które rzadziej sięgam. Na końcu dałam właśnie pudry, których używam najrzadziej, ale jednak i tak z nich korzystam, bo wszystkie przejrzałam, to czego nie używam, to po prostu tego tutaj nie ma, więc z tych pudrów korzystam albo na klientkach, albo na sobie. W drugim rzędzie właśnie ułożyłam sobie jedne z moich ulubionych pudrów do twarzy, ale na przykład takie, które mam w zapasie, czyli puder Hourglass, bo też puder Hourglass mam pod ręką w toaletce Malm. No i z brzegu mam pudry, słuchajcie, albo rozświetlające, albo właśnie pudry pod oczy. Także tak się prezentuje szuflada właśnie z pudrami. Kolejna szuflada to są, słuchajcie, bronzery, rozświetlacze i róże. Tutaj właśnie włożyłam też takie produkty, po które sięgam rzadziej. W pierwszym rzędzie włożyłam sobie rozświetlacze, później mamy bronzery i oczywiście róże, jakieś paletki do konturowania. Ja tych paletek do konturowania nie mam jakoś dużo, często mnie pytacie, czy mogę coś polecić takiego, żeby zabierać ze sobą do klientek. Kiedyś miałam palety z Benefit i one bardzo dobrze mi się sprawdzały. Teraz już nie kupuję, bo mam jakieś sprawdzone swoje pojedyncze produkty, więc tych palet do konturowania nie ma u mnie jakoś sporo. Jeśli szukacie jakiejś fajnej paletki do konturowania, no to jest na pewno Smashbox i to jest taka paleta, która zawsze się znajduje u mnie. Ja ją zawsze gdzieś tam mam. Jest taka bardzo uniwersalna i ma bardzo ładne kolory. Także tak się prezentuje druga szuflada. Rozświetlacze, bronzery i róże. Jeśli chodzi o kolejną szufladę, to tutaj mam produkty mineralne oraz produkty w kremie. Tych produktów w kremie ja też nie mam jakoś dużo. Staram się nie skupować, jeśli po prostu nie muszę. Też wiecie, no testuję bardzo często jakieś produkty, ale nie ma jeszcze aż tego tyle, żeby to się po prostu wysypywało z szuflady. Poza tym ja wychodzę z takiego założenia, że jeśli coś mi się od razu nie sprawdza, jeśli jakiś kolor nie jest dla mnie odpowiedni, to staram się po prostu to odsprzedać, bo często jest tak, że wydam spore pieniądze na jakieś produkty, a później tego nie używam, więc tutaj zostawiłam tak naprawdę produkty kremowe, których najczęściej używam, po które najczęściej sięgam, a resztę po prostu sprzedałam. Cienie mineralne, pudry ja bardzo lubię, mam tego jeszcze więcej, ale już tutaj nie wkładałam, ponieważ teraz jestem w trakcie nagrywania filmików. W kolejnej szufladzie są kępki, ja tych kępek mam całkiem sporo. Jak widzicie, moje dwie ulubione firmy to Klavier i Luxury i naprawdę tych kępek mam sporo. Staram się mieć zawsze zapas, bo wolę mieć zapas niż zostać bez kępek, więc jak zamawiam, to już zamawiam po prostu za 300 zł, zazwyczaj tam w tych sklepach za 300 zł jest po prostu darmowa wysyłka, tak żeby mieć zapas. Z reguły mam tych kępek jeszcze więcej, ale teraz już po takim gorącym sezonie staram się po prostu też aż tak dużo tego nie mieć, żeby tego nie chować. Jednak w sezonie takim ślubnym od kwietnia do października tych kępek schodzi dużo więcej niż teraz, więc teraz mam tak wystarczająco, żeby po prostu nie zabrakło, ale też mam po prostu gdzie te kępki trzymać. Nie będziemy się dłużej rozwodzić nad kępkami, idziemy dalej. Tak się prezentuje kolejna szuflada. Ja jeszcze mam więcej gąbek, to nie są wszystkie gąbki, ale aktualnie część jest po prostu w praniu. Często pytacie mnie o te fioletowe.
to są gąbki Boho Beauty. O, zobaczcie sobie. Boho Beauty, dobrze mówię, nie kłamie Was. Tak, tak wygląda kolejna szuflada. Jeszcze mam takie tacki, oczywiście do wyciągania produktów. Mam ich więcej, ale też są aktualnie w dezynfekcji, więc po prostu tutaj sobie leży jakaś, której dawno nie używałam. I niżej tak naprawdę dałam rzeczy, których nie potrzebuję, tak wiecie, natychmiast na wyciągnięcie ręki. I są to takie produkty higieniczne, czyli waciki. Waciki też sobie stawiam tam na toaletkę, więc tutaj dosłownie jak potrzebuję, no to zabieram sobie z szuflady. Mam zawsze zapas. Oczywiście jakieś bibułki matujące też muszą być. Patyczki higieniczne, takie do makijażu. Jednorazowe szczoteczki. Też takie pojemniczki na próbki szminek. To kupuję akurat na AliExpress te rzeczy, bo tego używam po prostu na klientkach dosyć sporo. Jednorazowe gąbki. Tutaj też oczywiście zawsze mam zapas na jakieś sesje zdjęciowe, czy też właśnie, gdy mam klientki z problemami skóry, jakimś trądzikiem czy opryszczką, to absolutnie nie używam gąbek wielorazowego użytku. Zresztą w tym roku już Wam mówiłam kiedyś w filmie, przerzuciłam się na gąbki jednorazowe i takie kupuję na przykład w TK Maxie. Są takie, słuchajcie, duże opakowania za 27,99 i ja takie gąbki właśnie kupuję. Tam jest 30 sztuk, także spokojnie to po prostu wystarcza na wiele razy. No i też do tej szuflady, słuchajcie, włożyłam sobie rzęsy na pasku, bo już u góry przy kępkach nie ma na nie miejsca, a takich rzęs na pasku używam po prostu bardzo rzadko. Kolejna szuflada to takie produkty właściwie na mój własny użytek, czyli maseczki w płachcie. Tu też są maseczki w płachcie w takim opakowaniu, gdzie jest 15 sztuk, one są super, kupuję je w Superfarmie. I myjki, płatki takie do wielorazowego użytku. Tutaj kupiłam ostatnio w Rossmanie na promocji. Chciałam zrobić test na YouTube, ale niestety mi się nie udało, także na pewno taki film może się pojawi, bo kupiłam właściwie wszystkie, które były dostępne. Kolejne dwie szuflady, ostatnie już właściwie, to produkty do brwi, rękawiczki, takie woreczki strunowe z Ikei. Ja je bardzo lubię, ponieważ gdy jadę do klientek, to w te woreczki strunowe pakuję sobie po prostu waciki, gąbeczki i takie produkty higieniczne. To są worki wielorazowego użytku, więc spokojnie można ich używać wielokrotnie. A też jest to fajne, gdy na przykład nie macie pomysłu, gdzie włożyć brudne pędzle, to taki worek zabieracie ze sobą i po prostu tam wkładacie brudne pędzle. Wtedy to wiadomo, że już nie jest wielokrotnego użytku, ale warto mieć nawet na własny użytek takie worki strunowe. No i rzecz do architektury brwi w tej szufladzie, bo też nie mam gdzie indziej na nie miejsca. No i ostatnia szuflada to są takie rzeczy, które mam na sprzedaż albo takie, których po prostu raczej nie używam, które chcę komuś oddać. No i też tutaj mam zapas oczywiście, na przykład kremu pod oczy z It Skin, który bardzo lubię, kremu BB Misha i jeszcze konturówki Pierre René, też zawsze kupuję zapas, jak jest promocja. Także ostatnia szuflada to takie, powiedzmy, miszmasz. Pierwsza witryna to oczywiście na górnej półce mam pędzle. Bardzo lubię tutaj trzymać sobie pędzle, bo mam je na wyciągnięcie po prostu ręki. I z tyłu, jak widzicie, mam pędzle do makijażu twarzy, natomiast tutaj w takim obrotowym pojemniku mam pędzle do makijażu oka. To nie są wszystkie pędzle, bo część jest właśnie w praniu, ale jest to bardzo fajny pojemnik, który kupiłam w TK Maxie. Tutaj z łatwością po prostu można znaleźć każdy pędzle. Oczywiście tych pędzli przydałoby się jeszcze 3 razy więcej, żeby na sztywno te pędzle stały i żeby je wypełnić, no ale nie przesadzajmy. Tak też jest ok. Jest to bardzo wygodny pojemnik i cieszę się, że udało mi się go nareszcie dorwać w TK Maxie, bo już kiedyś widziałam gdzieś to na jakimś szkoleniu i po prostu bardzo zamarzyłam o takim obrotowym pojemniku, więc super, że udało mi się właśnie w TK Maxie dorwać. W TK Maxie zawsze można coś fajnego złowić, więc jeśli tylko macie możliwość i u Was w mieście jest TK Max, to polecam Wam czasem robić sobie właśnie wycieczki, bo możecie znaleźć takie perełki, jak na przykład ten obrotowy super pojemnik. Druga półka to miejsce na wszystkie podkłady i korektory. Jak widzicie, jest tego całkiem sporo, ale ja w związku z tym, że pracuję jako wizażystka, to muszę mieć różne odcienie, więc naprawdę tych produktów jest bardzo, bardzo dużo. I fajnie, że to właśnie jest na tej drugiej półce, bo mam wszystko na wyciągnięcie dłoni. Myślę, że gdybym miała drugi regał Alex, to wtedy te podkłady całkiem możliwe, że w większości znalazłyby się w jakiejś szufladzie, natomiast w tej szufladzie miejsca już za bardzo na te podkłady nie ma, więc po prostu będą sobie stały tutaj. I też to jest dla mnie fajne, bo jest na wyciągnięcie dłoni. Jedyny minus jest taki, że nie widać kolorów podkładów, więc często gdzieś tam trzeba coś przewracać, żeby właściwie odnaleźć odpowiedni kolor. I na kolejnej półce umieściłam sobie pielęgnację. Tutaj jest dużo produktów takich, z których nie korzystam bardzo często, więc po prostu jest to też dobre miejsce. Ta półka jest troszeczkę niżej. I tutaj z tyłu umieściłam sobie jakieś kremy.
mgiełki, toniki, oczywiście środki do utrwalenia makijażu, płyny micelarne. W tych dwóch koszyczkach z przodu umieściłam sobie głównie kremy pod oczy oraz kremy do twarzy i maseczki. Także tak wygląda ta półka. I na samym dole, słuchajcie, mam taki kuferek, który też kupiłam w TK Maxie. Jak na przykład coś testuję, to sobie na stanowisko kładę rzeczy w tym kuferku, żeby nie mieć po prostu bałaganu i na przykład gdy nagrywam kilka dni, no to to jest fajny pomysł, bo wtedy mam czysto na stanowisku i wszystko się nie wala po prostu po stoliku. Jeśli chodzi o pędzle, to tutaj właśnie na dole sobie włożyłam tubę na pędzle i taką torbę, która jest fenomenalna. Ostatnio ją kupiłam, słuchajcie, w Warszawie na Mokotowskiej. To jest taka torba, którą zabieram ze sobą na jakieś wyjazdy, gdy mam na przykład zlecenie i mam do pomalowania kilkanaście osób i to jest super właśnie sprawa. Taka torba, także tuby już nie używam właściwie, tylko właśnie zabieram ze sobą taką torbę. Chyba, że jadę do jednej klientki, no to wtedy wiadomo, że korzystam z tuby, bo ta torba jest mi do niczego wtedy niepotrzebna. Kolejna witryna to palety cieni i palety do twarzy oraz produkty do ust. Także tak sobie zorganizowałam tę witrynę. I na tej górnej półce trzymam palety, których czasem używam na szkoleniach, czy też na własny użytek, które po prostu są... Są tutaj palety różnych marek, Natasha Denona, Huda Beauty, Glam Shop, Kobo, Maxmo, naprawdę palety wszystkich możliwych marek. Po prostu są tu palety, które jednak mimo wszystko dosyć często używam i takie, które gdzieś tam sprawdzają mi się też w pracy, rzadko, ale gdzieś na klientkach czasem ich używam, więc po prostu zgarniam je tutaj do kuferka z tej półki i postanowiłam sobie właśnie w tym organizerze, który Wam pokazywałam z TK Maxa, te palety pogrupować. Całe szczęście, jak widzicie, nie widać tego żółtego, tylko jest widoczna ta biała zewnętrzna część, więc super. Tutaj mam jeszcze paletkę od Natasha Denona Glam Palette Baby, której nie miałam jeszcze okazji używać. Druga półka to produkty do ust i tutaj absolutnie wszystkie moje produkty do ust pogrupowane tak, żeby było mi łatwo odnaleźć, czyli z reguły po prostu markami. Charlotte Tilbury, Glam Shop, tutaj mam paletę od Danessy Myricks, Charlotte Tilbury, błyszczyk Fenty, tutaj pomadki od Maca, także mniej więcej z przodu mam te, których najczęściej po prostu używam na klientkach. I na ostatniej półce, słuchajcie, trzymam głównie palety od Glam Shopu lub jakieś palety drogeryjne, których zazwyczaj po prostu nie używam. Jak widzicie, jest tutaj sporo palet magnetycznych od Glam Shopu, to mam pojedyncze cienie i też dużo dziewiątek. Wiecie, jak chcę jakiś akcent kolorystyczny, to sobie taką paletkę wyciągam, a tak nie ma sensu, żeby ona gdzieś stała u góry, bo i tak nie używam jej zbyt często, a na górze nie mam aż tyle miejsca na wszystkie palety. No i na dole mam, słuchajcie, środki czystości i produkty, które jeszcze mam do przetestowania. Będzie film z Kiko, także tutaj są dwa woreczki kosmetyków, które kupiłam właśnie w Dreźnie i na dole postanowiłam, że też muszę mieć gdzieś na wierzchu właśnie środki do dezynfekcji. Na wierzchu toaletki trzymam pigmenty w rogu i mam tutaj taką tackę. Bardzo lubię właśnie pigmenty tak na widoku, do góry nogami, bo wtedy wiem, jakie są kolory. Jak widzicie, większość moich pigmentów to jest Clair Blanc. Mam też jakieś pigmenty od Femme Fatale, pigmentowe love. Mam też trochę pigmentów od Glam Shopu, od Apolki, ale jednak tutaj króluje Clair Blanc, jakoś tak bardzo mi się podobają ich błyski i mam ich wystarczająco, więc póki co nic nowego nie dokupuję. Ja wiem, że jest dużo pięknych pigmentów, ale słuchajcie, kiedy to używać? Tak naprawdę taki pigment starcza na bardzo długi czas, więc trzeba sobie przemyśleć, czy te wszystkie pigmenty są Wam potrzebne, więc ja jak tylko coś użyję, coś mi się nie sprawdzi, albo użyję raz na przykład na modelce, wiem, że tego więcej nie użyję, to po prostu to sprzedaję. W kolejnym rogu natomiast trzymam kredki i to są kredki do oczu, do ust, tak żeby mieć na wyciągnięcie ręki, wszystkie, które lubię. I oprócz tego mam jeszcze oczywiście szkatułki, w których trzymam mokre produkty do makijażu oczu. Są tutaj produkty Jeffree Star i tutaj mam dwie szufladki właściwie. Jeszcze poluję teraz na inne kolory, bardziej fiolety, bordo. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć. Tutaj mam też Color Fixy od Danessy Myricks. No i oczywiście cienie w płynie od Glam Shopu, Sephora, Kobo. Tutaj znajdują się wszystkie, jak widzicie, produkty do makijażu oczu na mokro. Oczywiście tego mam zdecydowanie za dużo, ale widzicie, dużo bardziej lubię takie produkty niż pigmenty, bo tego mam zdecydowanie więcej. No i oczywiście też na wyciągnięcie ręki szczoteczki, aplikatory do ust, miejsce na waciki i płyn micelarny. Czas, słuchajcie, na szufladę i tutaj trzymam produkty, których najchętniej używam. Są to produkty zarówno do makijażu oczu,
jak i do makijażu twarzy, rozświetlacze, palety, pudry, których najchętniej używam, także też tutaj mam produkty, które właśnie najchętniej używam na klientkach, szybko je po prostu stąd pakuję i zmykam na zlecenie ślubne na przykład. To są te wkłady, które kupiłam sobie w IKEA, one są super, jak widzicie, w jednej przegródce mieści się kilka produktów, także tutaj spokojnie też, jeśli miałabym oczywiście więcej cieni Bobbi Brown, to mogłabym sobie kilka tych cieni tutaj włożyć. Oczywiście bronzery, rozświetlacze, paleta Charlotte, bardzo się z nią polubiłam, pudry, puder pod oczy z Essie jest świetny, puder matujący schudy też chyba najbardziej lubię, więc on się znajduje gdzieś tam tutaj, palety do konturowania, bazy, maka, eyelinery, produkty do brwi, tutaj w takim koszyczku mam tusze do rzęs, kleje do rzęs, jakieś produkty do przyklejania brokatów, no i oczywiście moje ulubione palety, z których najchętniej korzystam na sobie, czy też na klientkach, to wszystko, słuchajcie, muszę mieć pod ręką i właśnie ta szuflada tutaj jest na to przeznaczona. No i tak prezentuje się ta szuflada. Mam nadzieję, że zawartość Wam się podoba. Dajcie koniecznie znać w komentarzu. I to by było na tyle, jeśli chodzi o organizację mojej toaletki. Także koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobało, jak Wam się podobał ten vlogmas dzisiejszo-wczorajszy. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Także dajcie koniecznie znać, jak ten film Wam się podobał, jak Wam się podobał taki luźniejszy odcinek, jednak połączony z czymś pożytecznym. Dajcie znać, czy czekacie na kolejne. Czy interesuje Was taka tematyka w ogóle luźniejsza troszeczkę na kanale? Jestem bardzo ciekawa. No i dajcie znać, jak wygląda Wasza toaletka. Jestem bardzo ciekawa. Możecie mi też wysyłać zdjęcia na Instagramie. Zachęcam wszystkich do obserwacji, którzy jeszcze nie obserwują mnie na Instagramie. Tam jestem właściwie codziennie. No i cóż, życzę Wam miłego dnia, miłego 1 grudnia. Mam nadzieję, że umiliłam Wam dzisiaj czas przy porannej kawie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku już niedługo. Pa, pa!